Cześć, Eryk Lewandowski z tej strony. Super się cieszę, że tak pozytywnie odebraliście pomysł z podcastami i że po prostu wam się spodobał, że chcecie go oglądać. Ponieważ dostałem już jakieś pierwsze wiadomości, pierwsze komentarze i tak dalej, postanowiłem, że dzisiaj nagram dla was taki film odnośnie podcast, znaczy się, odnośnie tego, jaki sprzęt do nagrywania ślubów jest potrzebny, tak minimalnie, żeby zrobić to na jakimś takim, powiedzmy, znośnym poziomie, od jakiego sprzętu ja zaczynałem i że to nie jest odpowiedni sprzęt, żeby zrobić to na znośnym poziomie. Poruszymy też kwestię, co będzie w kolejnych filmach z tej serii, dlatego że to jest pierwszy film z tej serii, czyli mówiący o tym, od czego zaczynałem i jaki jest minimalny moim zdaniem sprzęt, żeby zacząć. Ostatnio w ogóle prowadziłem wiele rozmów na ten temat z kilkoma osobami jednocześnie, więc jest to temat, który wydaje mi się jest taki na topie, potrzebny, może jest potrzebny po prostu, tak to określmy. Mam tutaj listę, więc jeśli zerkam na dół, to dlatego, że lista o czym chcę powiedzieć. I to jest ta właśnie najważniejsza rzecz, czyli od czego zaczynamy? Jeśli chodzi o sprzęt, oczywiście do filmowania, na przykład ślubów. Aczkolwiek nie jest powiedziane, że nie można wziąć tego setupu, że tak powiem, o którym będę tutaj mówił, i użyć go do czegokolwiek innego, do jakiegokolwiek innego filmowania, ale jest on specjalnie tak jakby przygotowany, żeby dobrze się nim nagrywało śluby, więc o tym będę mówił. No i na końcu powiem też, jakie będą kolejne filmy z tej serii. Tak więc zaczynajmy. Mam tutaj trochę sprzętu, nie wiem czy go widać w kadrze, widać go, jest on tutaj. I będę właśnie o nim mówił, o tym, co tam się znajduje. Ale zacznę sobie od historii. Od historii, od czego ja zacząłem swoją przygodę z filmowaniem ślubów. Mój pierwszy ślub był z 4 lata temu, albo z 5. Powiem wam szczerze, dokładnie już nie pamiętam. Będę musiał to sprawdzić. Jeśli mi się uda znaleźć, to postaram wam się puścić tutaj jakieś fragmenty, takie, żeby nie naruszały za bardzo praw autorskich, bo muzyka, która tam była użyta, no nie wrzucę jej na YouTube'a, więc po prostu będę musiał wam dać same obrazki. Dam ich kilka, tak żeby też pary młodej za bardzo nie pokazywać, bo szczerze mówiąc nie chcę mi się załatwiać z nimi jakoś tam tych wszystkich rzeczy, które musiałbym załatwiać, żeby puścić tu ich film. Więc kilka ujęć i oczywiście już mówię, czym to nagrywałem i w jaki sposób. Otóż pierwszy swój ślub nagrywałem Nikonem D5500. To jest taka lustrzanka, powiedzmy, dla początkujących z matrycą APS-C, czyli z mniejszą matrycą niż pełna klatka, która jakby miała funkcję filmowania w Full HD, ale nie miała autofokusa, nie miała żadnej stabilizacji, ani elektronicznej, ani IBIS-u, czyli stabilizacji matrycy. Nie miałem też obiektywu, który by miał stabilizację, dlatego że jedyny obiektyw, który na tamten moment miałem do tego Nikona, to była Sigma 18-35 1.8. Świetny obiektyw. Powiedziałbym, że no w takiej topce 3 do tej pory obiektywów, które kiedykolwiek miałem, a już tych obiektywów trochę miałem, więc no jest to fantastyczny obiektyw, fenomenalny. Jeśli miałbym komuś polecać, to jak najbardziej. Tylko trzeba znać jego ograniczenia i trzeba znać jego charakterystykę. Jest to wielki, ciężki kloc, po prostu kupa szkła i metalu i gumy, która jest fenomenalna optycznie, która jest jasna, pięknie rozmywa tło, bardzo dobrze pracuje pod światło, robi piękne gwiazdki ze słońca na F13. Zresztą tam nawet chyba mam zdjęcie właśnie z Nikona powieszone na ścianie. To jest właśnie nagrane Nikonem D5000, zrobione, nie nagrane, zrobione jest zdjęcie Nikonem D5500 z Sigmą właśnie, przymkniętą tam, nie wiem, do F11 albo F13. Coś takiego. W każdym razie no fenomenalny obiektyw, po prostu. Cóż mógłbym więcej powiedzieć? Natomiast do nagrywania on się po prostu nie nadaje. I lustrzanki, ogólnie rzecz biorąc, do nagrywania się za bardzo nie nadają, więc każdemu, kto zaczyna, oczywiście polecam bezusterkowce. Ale nie tylko aparat nagrywa, tak? I obiektyw. Nagrać też trzeba audio. Wtedy audio nagrywałem, i to jest jedna z niewielu rzeczy, które mogę wam pokazać, bo nadal je mam, Zoomem H1. Zoom H1 jest to fenomenalne małe urządzonko, które używam do tej pory, aczkolwiek wydaje mi się, że ten sezon, o ile jeszcze cały, na pewno początek, natomiast nie wiem, czy cały sezon, używałem i będę używał nadal. Natomiast coraz mniej, bo są już fajniejsze sprzęty, ciekawsze, które po prostu oferują fajniejsze funkcje, o których będę mówił też w kolejnych filmach z serii. Natomiast wtedy audio nagrywałem tym. I było to bardzo, że tak powiem,
improwizowane. To znaczy mikrofon po prostu był przykręcony. Tu jest gwint taki. I tym gwintem po prostu coś tu było przykręcone, jakaś przejściówka i on był założony na górę aparatu. Na górę aparatu i zbierał on dźwięk zamiast mikrofonu. Znaczy mikrofony aparatu też zbierały, bo nie był podłączony w żaden sposób do aparatu jako mikrofon, tylko po prostu jako rejestrator nagrywał i później musiałem to synchronizować w postprodukcji. Czego wtedy do końca jeszcze nie umiałem. I no to ogólnie to była katorga, ale pierwszy ślub, tak? Jakoś trzeba zacząć. Drugą rzeczą, którą używałem, którą mam tutaj, o, taką, był stabilizator, ponieważ no, byłem już świadomy, że ani w obiektywie, ani w body nie mam absolutnie żadnej stabilizacji, więc muszę mieć cokolwiek, co mi wystabilizuje ujęcie, żeby to po prostu nie trzęsło się przekoszmarnie. I tak się trzęsło, ale nie przekoszmarnie. I to był taki oto Steadicam. Steadicam, całkiem fajny, powiem wam szczerze, kompletnie go nie używam. Trzymam go chyba tylko z takiej jakiejś nostalgii i z przeświadczenia, że może kiedyś jeszcze on tu się tak o wysuwa. Możecie tutaj dopasować sobie, o, tu są niedokręcone ciężarki nawet, możecie dopasować sobie tą długość, żeby wszystko było odpowiednio wybalansowane. Natomiast ogólnie ustawienie balansu tego i zaczepienie tutaj aparatu, że zanim się rozpocznie, że tak powiem, nagrywanie na tym Steadicamie, to nie trwa 3 minuty, nie? To jest troszkę dłuższy proces i każda minimalna zmiana, nawet najmniejsza zmiana, typu na przykład delikatne zoomowanie obiektywu, delikatne, nie wiem, odchylenie ekranu, cokolwiek tak naprawdę, przykręcenie filtra ND sprawia, że wszystko trzeba zrobić od nowa praktycznie. No, może nie wszystko, ale na pewno jedną oś trzeba zmienić co najmniej, nie? Więc tak, no... Nie wiem, czy mogę polecić, szczerze mówiąc, w tych czasach jeszcze. Ja, jak zaczynałem, tak naprawdę jedyną opcją gimbala w tamtej chwili był Ronin M, który w tamtej chwili był dość nowy jeszcze i był drogi. Nie było za bardzo używanych. A jak były, to też były drogie, bo były nadal w miarę nowe. Więc nie miałem możliwości, nie miałem budżetu po prostu na jakikolwiek gimbal. Natomiast już kolejny ślub... Nie, kolejny nadal nagrywałem na tym, ale już następny po tych dwóch, czyli swój trzeci ślub, nagrywałem już na gimbalu, na Roninie M. Ronin M nie był wygodnym gimbalem na ślub, natomiast o tym też może będę jeszcze mówił. O ile mi starczy czas, o ile nie, no to po prostu wystarczy wam informacja, że nie kupujcie Ronina M do nagrywania ślubów, potem wam powiem, jaki kupić. Ale zacznijmy od body, bo o body zawsze najwięcej osób mnie pyta. Jakie body? Więc tak... Może zacznę od takiego totalnego minimum. Jeśli chcecie zacząć, zrobić coś do portfolio, totalnie nie macie jeszcze pojęcia, czy was to w ogóle wciągnie, czy nie. Czy wam to się podoba, czy nie. Czy się do tego nadajecie, czy chcecie to robić. Od razu wam powiem. Nie oceniajcie, czy się nadajecie, czy nie po pierwszym ślubie. Bo po pierwszym ślubie najprawdopodobniej stwierdzicie, że się nie nadajecie. Ale to trzeba z tym walczyć. Więc jeśli chodzi o takie totalne minimum. Jeśli ktoś mi powiedział, że ma... No najmniejszy możliwy budżet, jaki można mieć. Nie jestem tu w stanie w tej chwili określić kwoty, natomiast moim zdaniem, no taniej się po prostu już nie da. No to takim najtańszą rzeczą, którą można użyć do nagrywania ślubu, moim zdaniem, jest Sony A6000. Tu będzie oznaczenie, ale świetnie, autofokus działa. No właśnie, i autofokus, jeśli chodzi o autofokus. Ten aparat ma autofokus wideo, natomiast... Nie jest to dobry autofokus, on jest, można go używać, ale nie powinno się go używać w tym aparacie. W innych body od Sony tak, więc takim, tak mówię, jeśli ktoś chce zrobić sobie cokolwiek do portfolio, żeby mieć cokolwiek, żeby pokazać kolejnej parze mody i chce to zrobić nawet powiedzmy za free, czego nie polecam, o czym zaraz będę mówił, ale chce to zrobić, żeby przede wszystkim... przetestować swój sprzęt, przetestować samego siebie i poznać też całą tą procedurę, że tak powiem, choć to może jest złe słowo do określenia tego, co się dzieje na ślubie, ale procedurę, w jakiej trzeba działać. O. Czyli co trzeba zrobić na przykład na przygotowaniach, ile one trwają, ile potrzebujemy czasu, żeby nagrać to, co chcemy nagrać na przygotowaniach. Później tak samo, co chcemy nagrać pomiędzy przygotowaniami, a na przykład kościołem. Co chcemy nagrać w kościele, co się po kolei dzieje w kościele, no to są bardzo ważne rzeczy, o czym też na pewno będę jeszcze nagrywał nie jeden materiał.
Ale no, jak kiedy wchodzimy do tego, robimy swój pierwszy ślub, no to nie wiemy tych rzeczy, tak? Wiemy tylko tyle, co tam zauważyliśmy, zdążyliśmy wypatrzeć na jakichś tam ślubach, na których byliśmy, na przykład w rodzinie. No i to jest cała wiedza, którą mamy. Ale kiedy znajdujemy się po tej stronie właśnie za aparatem i musimy ustawiać różne rzeczy, ISO, czas naświetlania, przysłonę i tak dalej, kontrolować fokus, jeśli jest manualny, jeśli jest automatyczny, to też musimy go kontrolować. To nie jest tak, że wszystko dzieje się samo. Musimy wybrać, gdzie ma być fokus, w jakiej prędkości, w jakiej strefie i tak dalej. To nie jest takie proste. Mamy dużo rzeczy do zrobienia. I powiem wam szczerze, na samym początku wydaje wam się, że na ślubie po prostu wszystko dzieje się super szybko, że nie ma czasu kompletnie na nic. Ja przynajmniej tak pamiętam swoje pierwsze śluby, że po prostu latałem jak taki poparzony kurczak i połowę rzeczy nie udało mi się nagrać, bo tyle czasu zajmowały mi te wszystkie rzeczy pomiędzy. W tej chwili na ślubach, powiem wam szczerze, czasami nawet na tyle mi się nudzi, w sensie na tyle mam dużo czasu, nie że mi się nudzi, ale mam na tyle dużo czasu, że jestem w stanie wyjąć telefon, nagrać sobie Instastory, zrobić sobie jakiś backstage, zrobić sobie jakieś zdjęcie sprzętu, którego używam. No, zmienia się to. Po prostu trzeba się uczyć, trzeba trenować przede wszystkim. Może na początku obejrzyjcie sobie jakieś śluby, na przykład w rodzinie na pewno ktoś ma nagranie ze ślubu. Najlepiej, jeśli byłoby to stare nagranie ze ślubu, takie wiecie, 3 godziny 40, gdzie jest cała msza i obejrzyjcie sobie całą tą mszę, jak ona jest nagrana i patrzcie, co się kiedy dzieje, w których momentach i jaki znak następuje zanim coś się stanie, na przykład co robi ksiądz, czy co mówi ksiądz zanim jest przysięga, czyli ta najważniejsza część, którą na pewno musicie nagrać. I tak dalej, i tak dalej. Ale tak mówię, o tym osobny film, tu nie będziemy się na tym jakoś strasznie skupiać, bo tu wszedłem w tą dygresję bardzo mocno. Więc minimalny sprzęt, na którym możecie sobie amatorsko do portfolio coś nagrać, wziąć za to jakiś tam, powiedzmy, na zasadzie zwrotu kosztu, na przykład waszego dojazdu, czy czegoś takiego. Fajnie jest też dogadać się z rodziną. Może ktoś z rodziny bierze ślub i chcecie potrenować, tak? A ten ktoś na przykład stwierdza, okej, dobra, w sumie nie zależy nam na filmie, mamy już fotografa, to weź coś nagraj, sprawdź się. Nie? Często tak można zrobić. Innym fajnym sposobem jest dopięcie się do jakiegoś filmowca, który już to robi od jakiegoś czasu, jako druga lub trzecia kamera, lub po prostu pomocnik. I wtedy jako ten pomocnik, który tam nosi statyw, podaje jakieś tam obiektywy, czy cokolwiek, możecie podpatrzeć sobie, jak ta dana osoba pracuje. To bardzo dużo daje. Oczywiście możecie też iść na jakiś kurs nagrywania ślubów. Dróg jest dużo. W każdym razie, mówimy tutaj o sprzęcie. Jeśli chodzi o body, to takie minimum, a 6 tysięcy. Natomiast, jeśli ktoś chce naprawdę się tym zająć i chce zrobić inwestycję, z której będzie korzystał później, w kolejnym sezonie, i chcę nagrywać przede wszystkim w 4K, bo ten aparat nagrywa tylko Full HD i nie nagrywa slow-mo, w sensie nagrywa Full HD do 60 klatek na sekundę. W przypadku PALU, czyli jakby w tym systemie, w którym nagrywamy, to 50 klatek na sekundę. Więc aparat, który mógłbym polecić bardziej, to jest, i ponownie, czy nam się udało, nam się, Sony A6500. Dlaczego ten aparat jest lepszy od tego? Mimo, że wyglądają praktycznie tak samo. Otóż dzieli je kilka różnic. Przede wszystkim ten aparat nagrywa w 4K. Ten aparat ma stabilizację matrycy, co mogę wam... Okej, mogę wam pokazać. Tu jest matryca i ona, kiedy go wyłączę... Okej. Kiedy go wyłączę, ona się rusza w środku. Ja nie wiem, czy uda mi. Ale słyszycie? To stukanie to jest właśnie poruszanie się matrycy. W każdym razie ma stabilizację matrycy, co wam strasznie pomoże. Naprawdę, uwierzcie mi. I nawet jeśli nagrywacie z gimbala, czy z jakiegoś steadicama, czy nawet z jakiegoś monopodu, stabilizacja matrycy i tak wam pomoże. Więc warto ją mieć, to przede wszystkim. Po drugie, aparat nagrywa 4K. Więc macie możliwość kropowania w postprodukcji, macie ogólnie lepszą jakość, większą szczegółowość i tak dalej. Poza tym aparat ma slow-mo, więc jeśli chcecie nagrać slow-mo, wyjście z kościoła, jakieś tam strzelanie z różnych tych takich latających śmieci, albo ładne wyrzucanie różnych kwiatków, płatków od kwiatków, to jest super, fajnie to wygląda, nie? Warto to nagrać w 100 klatkach. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo różni te aparaty, która sprawia, że ten właśnie jest tylko, jeśli chcecie coś nagrać do portfolio, tylko jeśli chcecie nagrać coś dla siebie, żeby się sprawdzić, a nie dla klienta, to przede wszystkim fakt, że tutaj w portach, postaram się wam pokazać,
nie ma jacka. Czyli nie jesteście w stanie do tego aparatu podpiąć żadnego porządnego mikrofonu. Czyli jesteście skazani na te malutkie dwa mikrofoniki, które tutaj są z przodu. Tutaj. I powiem wam szczerze, to jest do niczego. W sensie to audio do niczego się nie nadaje. Więc będziecie musieli właśnie kombinować, jak nagrać audio. Możecie przymocować sobie na górę aparatu na przykład rekorder, tak jak ja to zrobiłem kiedyś. To nie jest dobre rozwiązanie, ale jest to jakieś rozwiązanie. Zaraz przejdę do innych rozwiązań audio. Natomiast tu w tym aparacie... To małe czerwone, to jest wejście jack 3,5 mm i tu do tego wejścia jack 3,5 mm jesteście w stanie podpiąć mikrofon. Na przykład taki jak ten, co mam tutaj, którego niestety nie widzicie, ale jest tam. I tyle jeśli chodziłoby o body, więc jeśli chodzi o mój taki typ, który polecam, no to jak widzicie jest to aparat Sony moim zdaniem, dlatego że wydaje mi się, że po prostu w tym budżecie, czyli w minimalnym budżecie, najmniejszym jakim się da, ważne jest, żeby wejść w system, który daje wam łatwą drogę, że tak powiem, upgrade'owania sobie różnych rzeczy, na przykład do nowych body, do nowych obiektywów i żeby to wszystko dalej było kompatybilne, spójne i żeby wam się systemy nie mieszały, nie? To jest bardzo ważne, żeby zacząć od systemu, który można rozwijać. A w tej chwili system Sony do filmowania jest po prostu najlepszy, no i oczywiście może się ktoś nie zgodzić, że na przykład Canon, no tylko, że dobrze, jakby Canon jest dobrym systemem do nagrywania, natomiast Canon jest strasznie drogim systemem do nagrywania. Jeśli chcielibyście wejść w system bezusterkowy Canona do nagrywania, to potrzebujecie no co najmniej Canona R-ki, który kosztuje w tej chwili, nie wiem, 6-7 tysięcy złotych, a tu mówimy o aparatach, który kosztuje 1500 i który kosztuje, nie wiem, tam w używce z 3 koła może, nie? Więc to jest jakby zupełnie, zupełnie inna liga. A w dodatku ten aparat Canon nagrywałby tylko Full HD, a nie 4K i nie nagrywałby chyba żadnego slow-mo z tego, co kojarzę. Aczkolwiek mogę się mielić, więc jakby... nie jest to dobry system, tak ogólnie, bo jeszcze chodzi o obiektywy, no właśnie. Jakie obiektywy są wam potrzebne? Albo jeden jakiś w miarę jasny zoom. I tutaj Tamron ostatnio wypuścił bardzo fajny zoom właśnie pod Sony, pod matrycę APS-C. 17 do 70 albo coś takiego. W każdym razie zoom jasny 2.8 od Tamrona pod APS-C. Jak sobie wpiszecie w Google, to na pewno znajdziecie. I to jest fajna opcja. Natomiast fajną opcją są też stałki. I tutaj na przykład mam Sigma 16 mm 1.4 z autofokusem. Bardzo fajny obiektyw, który daje wam przede wszystkim bardzo dużo światła F1.4, który jest bardzo ostry, który ma świetny autofokus i który jest tani, bo w używce możecie go kupić za 1300-1400 zł, więc jeśli kupicie sobie ten zestaw konkretny, który mam tutaj w ręce, którym jesteście w stanie, amatorsko jednak, ale nagrać jesteście w stanie, no to za combo obiektyw plus aparat płacicie 1500 i 1500 zaokrąglone jest niecałe 3000, ale jesteście w stanie spokojnie zejść poniżej 3000. I tym jesteście w stanie nagrać cały ślub. Fakt, będzie się go ciężko montowało, bo wszystko będzie z 16 mm 1.4. Ale da się. Uwierzcie mi, nagrałem kiedyś cały ślub, akurat nie A6000, tylko A6500, ale A6500 plus Sigma 16 i nagrałem tak cały ślub. I da się go montowało, dlatego nie polecam, ale jakby da się, nie? Kolejna rzecz, czyli kolejne obiektywy, no bo to macie jeden obiektyw, ale potrzebujecie prawdopodobnie jeszcze jakichś innych obiektywów. I wydaje mi się, że takim pierwszym obiektywem, który powinniście kupić sobie do tej szesnastki, jako taki obiektyw kolejny, pomocniczy, który będziecie mogli zakładać, jeśli będziecie chcieli jakieś przybliżenia, jakieś tam detale, b-roll tak zwany. I chcecie go mieć po taniości, no bo nie macie budżetu, dopiero zaczynacie. To jest taki obiektyw. Ten obiektyw robi Sony. Jak widzicie, jest to 50 mm 1.8. Jest to jasny obiektyw standardowy, który bardzo ładnie rozmywa tło, który kosztuje w używce chyba 6 stówek, czy 6,5 stówki, mniej więcej coś takiego. Jest super lekki, jest plastikowy, ale jest. Rozmywa tło, jest wystarczająco ostry, i da wam taki fajny look i da wam fajniejszy sposób montażu, że będziecie mogli faktycznie
użyć tego rozmytego tła, będziecie mogli się nim nacieszyć i to wam da ten obiektyw, a później będziecie go mogli sobie mieć jako taki obiektyw backupowy albo taki jakiś tam obiektyw do wrzucenia do torby jakby co, nie? Ja tak go właśnie używam, czyli znaczy nie używam go, ale go mam. Dobrze, tu mam jeszcze jeden obiektyw. To nie jest dobry obiektyw na początek, ale fajnie jest go mieć, bo... O właśnie, jeszcze o 50 chciałem jedną rzecz powiedzieć. To jest obiektyw pełnoklatkowy, więc jeśli kupicie sobie na przykład A7 Mark III, bo stwierdzicie, ok, zacząłem na tym zarabiać, chciałbym założyć działalność, chciałbym na przykład robić to profesjonalnie, kupię sobie teraz lepsza para, czyli na przykład A7 Mark III moim zdaniem jest idealną drogą upgrade'u po na przykład A6500. To ten obiektyw będzie pasował bez najmniejszego problemu i będzie działał i autofokus będzie działał i wszystko będzie działało, więc macie taki obiektyw, który działa i z tym aparatem, i z tym aparatem. Pokazuję tym, bo to jest właśnie A7 Mark III i to jest super opcja i właśnie ja tak właśnie zrobiłem, więc to jest fajna rzecz. Poza tym, no tak jak mówiłem, będziecie potrzebowali audio jakiegoś, nie? Więc do audio, tak jak wam już wcześniej pokazywałem, Zoom H1, super tania, ale dobra opcja. I będziecie... Fajnie by było, gdybyście mieli. To nie jest duża inwestycja, to jest około 200 tam paru złotych chyba. I to jest taki mikrofonik. Ja mam akurat mikrofonik od Rode'a. I to się nazywa mikrofon krawatowy. Wygląda tak. Jest bardzo mały, a robi ogromną robotę. Przyczepiacie go panu młodemu. Tutaj gdzieś do, wiecie, do marynarki, a tym podczepiacie go pod jakieś urządzenie nagrywające. Jeśli to jest telefon, to możecie podpiąć go od razu tym jackiem, który jest tu. Jeśli to jest rekorder, taki jak na przykład Zoom, musicie mieć taki głupi adapterek, dlatego że to jest TTRS i z TTRS musicie przejść na TRS. Czym to się różni? Tu są dwa, te czarne paseczki, a tu są, jak widzicie, trzy czarne paseczki. Tym to się właśnie różni. Dlatego tak podpięty mikrofon do waszego telefonu nie będzie działał, a tak podpięty mikrofon do waszego rekordera też nie będzie działał. Więc od razu w ogóle polecam kupić sobie mikrofon razem z tym adapterkiem. Jest to super istotne. Co wam da ten mikrofon? Da wam przede wszystkim fantastyczne audio z kościoła. Będziecie mieli bardzo dobre audio z przysięgi od pana młodego. Zresztą panią młodą też będzie dużo lepiej słychać z tego mikrofonu niż z waszego rekordera na aparacie. Będzie dużo mniejsze echo, będzie dużo mniej tych wszelkich jakichś odgłosów z kościoła. I powiem wam szczerze, że w sumie na początek polecałbym użyć właśnie telefonu jako rekordera. Nie rekordera, tylko telefonu. Z prostej przyczyny. W telefonie możecie ustawić sobie automatyczny gain, czyli automatyczną głośność, której nagrywa. I dzięki temu macie dużo mniejszą szansę, że przesterujecie audio i że zepsujecie audio. W przypadku takiego rekordera musicie konkretnie ustawić mu gain. I jeśli ustawicie za niski, to nie będzie słychać, co mówi na przykład pan młody i pani młoda. Jeśli ustawicie zbyt wysoki, to przesterujecie audio i to audio będzie się do niczego nie nadawało, będziecie mogli je co najwyżej wyrzucić. Więc to jest dość ryzykowna zabawa. Warto sobie to przetestować, czyli na przykład podpiąć pod siebie w domu na przykład wcześniej i powiedzieć sobie tam na przykład ja, tam ktoś, tam ktoś, tam biorę ciebie za żonę, takim dość donośnym głosem powiedzieć to. I ustawić sobie gain na minus 6 dB. Tutaj jest taka skala, żeby w tych najgłośniejszych momentach nie przekraczało minus 6 dB. Wtedy będziecie mieli prawie pewność, że nie przesterujecie tego, co mówi pan młody. Ale mówcie naprawdę głośno, bo w kościele często księża chcą, żeby para młoda mówiła bardzo głośno. Czasem nie ma mikrofonu, więc muszą mówić na tyle głośno, żeby było ich słychać w całym kościele. Więc tak prawie to krzyczcie, nie? Jeśli nagracie trochę za cicho, nie jest to ogromny problem. Podciągnięcie to sobie w postprodukcji. Jeśli nagracie za głośno, kaput, kaplica, nic z tym nie zrobicie. Kolejne bardzo fajne urządzonko, które moim zdaniem warto mieć, jest to zestaw mikrofonów bezprzewodowych. To nie jest must have. Tu już wchodzę jakby... może dobra, o tym za chwilę. Jeszcze jeden must have. I zapomniałem o nim, bo jest tu z boku. Gimbal. I tak wiem, przed chwilą pokazałem wam Steadicam i powiedziałem, że ja od niego zaczynałem.
Można, nie polecam. Polecam to. Używanego Ronina Eske możecie kupić za, nie wiem, 1000 zł, szczerze mówiąc, nie orientuję się, ale sprawdźcie sobie sami. Nie jest to super duża inwestycja, tym bardziej, że jest to inwestycja, z którą spokojnie będziecie mogli sobie działać przez kolejne 3 lata, 4 lata. No gimbale się za bardzo nie starzają technologicznie, więc jest to super dobra inwestycja. I dlaczego Ronin S, a nie na przykład Ronin SC? Otóż Ronin S ma mocniejsze silniki, dzięki czemu jeśli na przykład upgrade'ujecie sobie Sony A6500, który spokojnie zmieściłby się na Roninie SC, do Sony A7 Mark III i do Sony A7 Mark III dokupicie sobie jakiś cięższy obiektyw, no to Ronin SC będzie miał problem i będziecie musieli zmieniać gimbala. Jeśli kupicie sobie Eskę, która wcale nie jest dużo droższa od SC, będziecie mogli upgrade'ować wasz aparat, kupić sobie większy, cięższy obiektyw, nadal zapiąć go spokojnie na tego gimbala i wszystko będzie stabilnie. Ja z tego gimbala nagrywałem A7 Mark III, do którego było założone 70-200 F4 i jechałem z takim setupem z końmi, znaczy na służewcu, kiedy nagrywaliśmy Wielką Warszawską i zresztą Derby też, i nagrywałem z tym ujęcie jak ścigających się koni z samochodu. Biegałem też z takim setupem, chodziłem też z takim setupem. Wrzucę wam tutaj kilka ujęć, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Było to fajne. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie udało nam się to nagrywać, ale dygresja. Wracając do sprzętu, moim zdaniem Ronin jest... gimbal jakikolwiek jest kluczowy, jest potrzebny. Jeśli nagrywacie, tak jak mówiłem, A6000 sobie coś do portfolio, żeby się tylko oswoić z sytuacją i tak dalej, no to możecie sobie ponagrywać trochę z ręki, albo z jakiegoś monopodu, albo coś takiego. Później, jak będziecie chcieli nagrywać już normalnie za pieniądze dla klientów, to moim zdaniem jednak warto mieć gimbal. Polecam. Kolejną rzeczą są takie urządzonka. W moim przypadku są to Rode Wireless Go. Bardzo fajne urządzonka. To jest odbiornik, który zakładacie na wasz aparat i podłączacie kabelkiem jack 3,5 do waszego aparatu, a to jest nadajnik, który ma tutaj wbudowany mikrofon, albo do którego tutaj możecie podpiąć wasz mikrofon krawatowy. Ja tak właśnie robię. To, co wam daje ten sprzęcik, to, że w tej chwili nie musicie już martwić się, czy wam się przesterowuje audio, czy nie. Nie musicie też martwić, czy uda wam się je zsynchronizować w postprodukcji, czy nie, i bawić się w to synchronizowanie. Tylko po prostu audio macie nagrane już w aparacie, gotowe do użycia, i z poziomu aparatu jesteście w stanie regulować sobie głośność. Z poziomu tego odbiornika też jesteście w stanie regulować sobie gain, więc no jesteście w stanie po prostu kontrolować wasze audio i nagrać je odpowiednio. Więc tak, wydaje mi się, że to jest taki minimalny setup, z jakim jesteście w stanie iść na ślub. Oczywiście są też inne małe rzeczy, takie jak na pewno potrzebujecie karty pamięci. Polecałbym, jeśli chcecie nagrywać w 4K, mieć dwie 128, jedna, która powinna wam wystarczyć, bo w A6500 daje chyba 2 godziny 44 minuty dokładnie do nagrania. To może być odpowiednio, ale to też może być za mało, więc warto kupić sobie dwie. Poza tym karta zawsze może się zepsuć. O tym też będę mówił w późniejszych filmach. Więc warto też mieć zapasową w razie czego. Jeśli wam by się skończyła, to też warto mieć zapasową. Ja taki błąd popełniłem na swoim pierwszym ślubie, tym, którym nagrywałem Nikonem D5500. Wziąłem za mało kart pamięci. I w trakcie okazało się, że mi brakło pamięci. Po prostu nie miałem więcej. Nie? Zużyłem wszystkie karty, które miałem. Na szczęście była tam ze mną fotografka, znajoma taka, Karolina. I miała ze sobą laptopa. W ogóle jakby ona w ogóle wtedy mnie poleciła, żebym nagrywał film, za to bardzo dziękuję, od tego się zaczęło. Ale miała na szczęście ze sobą laptopa i wolne miejsce na dysku, więc za szybko zrzuciłem materiały z karty na jej laptopa i sformatowałem kartę i nagrywałem dalej. No to było mega ryzykowne, tak? W tej chwili w życiu bym tak nie zrobił, ale no wtedy nie miałem za bardzo innego wyjścia. Więc 7 Mark III. Po 30 minutach wyłącza się nagrywanie. I wyłączyło mi się nagrywanie
o czym gadałem jeszcze do siebie właściwie, bo aparat już nie nagrywał przez kolejne, nie wiem, 15 i się to wszystko nie nagrało, więc... fenomenalnie, co? W każdym razie, wracając do rzeczy, bo spojrzałem sobie, na czym się skończyło. Miejcie więcej kart, totalnie miejcie więcej kart. Moim zdaniem takie minimum, jeśli chcecie nagrywać w 4K 6500, jest to 128 GB razy 2, czyli 256 GB. Natomiast weźcie sobie dwie karty w razie czego. Zawsze jeśli jedna się zepsuje, to będziecie mieli drugą. O w ogóle o awariach kart i o tym, dlaczego warto mieć aparat, który nagrywa na dwie karty, a nie na jedną, będę mówił w przypadku innego filmu. Natomiast to jest mniej więcej tyle, co chciałem wam powiedzieć. No, na pewno potrzebujecie też baterie wszelkiego rodzaju, więc z aparatem oczywiście dostaniecie jedną baterię i będzie to bateria Sony, która wygląda, już wam pokazuję jak. Jest to model FW50 w przypadku A6000 i A6500. Jest to taka mała bateryjka i to nie jest dobra bateryjka. To jest bateryjka, która wystarczy wam na jakąś godzinę, niecałą godzinę nagrywania. Więc na pewno potrzebujecie ich kilka. Moim zdaniem 4. Baterie Sony są strasznie drogie, więc nie polecam kupowania oryginałów. Totalnie nie ma to sensu. Ja sam nie kupuję oryginałów. Natomiast będziecie potrzebowali też ładowarki. Jeśli chodzi o ładowarkę, to ja używam osobiście takiego podwójnego Newella, czyli takiego z miejscem na dwie baterie, że dwie baterie ładują się jednocześnie. I ładowarka sprawdza mi się dobrze. W sensie ładuje baterie, wszystko jest git. Ma jeszcze dodatkowe USB z boku, więc można podłączyć na przykład telefon jeszcze do tej ładowarki, co jest też bardzo wygodne. Natomiast same baterie od Newella mi osobiście się nie sprawdziły. Kupiłem trzy, jedna z nich po 3-4 miesiącach może, przestała się ładować, w sensie ładowała się do 60% i dalej się nie ładowała i starczała na bardzo krótko, ponieważ ładowała się tylko do 60%. Druga ładowała się do 100%, ale jakiś miesiąc po tamtej, czyli po jakichś tam, nie wiem, 5 miesiącach, może pół roku, rozładowała się bardzo szybko. Nie wiem, starczała tam na jakieś 20 minut nagrania, po czym padała. Trzecia nadal niby ma 100%, ale jakby nie używam jej w ogóle. To jest taka moja bateria backupowa. Gdzieś tam ona jest. Specjalnie odwrócona napisem Newell do góry, żebym wiedział, że to ta. No nie polecam. Mi się osobiście nie sprawdziły. Natomiast sprawdziły mi się baterie Duracella jako zamienniki. Bardzo fajne baterie. Dosłownie dyszkę droższe chyba od Newella. A mam je od 2 lat i nie zauważyłem dużej różnicy względem oryginałów. Naprawdę zachowują się bardzo, bardzo dobrze, a mam je 2 albo 3. Też. Nie pamiętam, ale w każdym razie mam je 2 albo 3 i spisują się bardzo dobrze, więc moim zdaniem 4 baterie, ładowarka na podwójna na 2 baterie, którą oczywiście zabierzcie ze sobą na ślub, bo warto mieć naładowane baterie w każdej sytuacji ze sobą, więc to na pewno z takich najistotniejszych rzeczy, więc właściwie to jest wszystko, co chciałbym wam powiedzieć. Oczywiście możecie zamiast A6500 użyć A6300, 6400, 6600. Natomiast, tak jak mówię, moim zdaniem najlepszym takim aparatem na początek do zaczęcia nagrywania jest właśnie A6500. Ma swoje wady względem nowszych modeli, czyli na przykład A6600, który ma lepszą baterię większą, tą, która jest W7 Mark III, który ma lepszy autofokus, w którym ekran nie ściemnia się przy nagrywaniu 4K. No to są wszystko wady A6500, jasne, jak najbardziej. Natomiast moim zdaniem, jeśli jesteśmy w ciasnym budżecie, no to niestety, ale każda stówka się liczy. A6000 jednak jest sporo droższa od A6500 i po prostu się w tym budżecie nie mieści. Dobrze. To, co chciałbym wam jeszcze powiedzieć, no to oczywiście, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście napisali komentarz. Jeśli macie jakieś pytanie, jeśli chcielibyście dowiedzieć się cokolwiek, o czym nie powiedziałem w filmie, pytajcie, ja postaram się odpowiedzieć w komentarzach. Natomiast jeśli wasze pytanie będzie naprawdę bardzo ciekawe i będzie ich kilka, to możliwe, że przy kolejnym podcaście postaram się nagrać po prostu dla was taką odpowiedź w formie wideo, bo to też może być fajne i będę musiał troszkę bardziej rozwinąć na konkretny temat, niż mógłbym, powiedzmy, gdzieś tam pisząc odpowiedź na telefonie, gdzieś tam jak robię jakieś różne rzeczy, więc tutaj mam specjalnie na to czas i mogę poświęcić go na odpowiadanie na wasze pytania. Kolejny film albo będzie dotyczył sprzętu, którym obecnie nagrywam, albo będzie to reakcja na premierę
dzisiejszą, ponieważ już jest po 12:00. Dzisiejszą premierę nowego aparatu Sony. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Bardzo jestem ciekawy. Jest to dziwne, bo Sony trzyma mega, mega w sekrecie to wszystko. Nie ma żadnych konkretnych wycieków, więc no jestem bardzo ciekawy po prostu. I może jutro po prostu nagram taką swoją reakcję na to, co było na premierze. W każdym razie to wszystko. Wpadajcie też na mojego Instagrama, link macie w opisie. Tam na story z takim wyróżnionym mam podpisane coś tam, śluby, ślubnie czy coś takiego. Tam macie bardzo dużo ponagrywanego backstage'u telefonem, tego czym nagrywałem, jak nagrywałem, gdzie nagrywałem i tak dalej. Więc przejrzyjcie sobie, bo to naprawdę fajne rzeczy. I to wszystko. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że wam w czymkolwiek pomógł. Jeśli nie, no to chociaż, że dobrze się bawiliście w trakcie. I to wszystko. Tak zawsze pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać łapkę w górę, bo to bardzo pomoże temu kanałowi, żeby się rozwijać, iść do przodu. I trzymajcie się.